Witam Cię na kanale Śladami Ojca Pio, Salve Maria, Stanisław Sadowski z tej strony. Po to jest ten kanał, abyśmy poznali Ojca Pio. Po to jest i co? Poznać Ojca Pio, to też zobaczyć, jakie miał nabożeństwo do anioła i do aniołów stróżów. Bo czasem mu nawet nie dawali spać. Aniołowie stróżowie, tyle spraw do niego mieli. Po prostu, bo jeden przyszedł, drugi, trzeci, a do jednej nawet kobiety tak powiedział kiedyś Ojciec Pio, co? Ona przychodzi, czy naprawdę mój anioł stróż dzisiaj przyszedł? On jest bardziej sumienny od ciebie. Pach. To pokazuje, piękne są historie i piękne są takie niezwykłe jego też nabożeństwo. Ojca Pio, do świętego Józefa i do innych świętych. Oglądaj! Salve Maria jeszcze raz. Wszystkich podopiecznych Ojca Pio witam na tym kanale. I wszystkich, co komentują, lajkują, subskrybują, bo pomagają dzięki temu, pomagają zdobywać duszę dla Ojca Pio. I podopieszę Ojca Pio, to taki ukłonik bardzo duży, bo to oni bardzo nam tutaj i pomagają, i wspierają ten kanał, i no taką częścią tej rodziny się stają. Jeżeli chcesz wejść w cotygodniową mszę święte, o łaski, za Ciebie, za Twoją rodzinę, o potrzebne łaski, w wypełnianiu obowiązków i tak dalej, i w Twoich intencjach, jakie masz prywatnych, zostań podopiecznym Ojca Pio. Link jest w opisie. Piękne są prezenty dla podopiecznych Ojca Pio. Już to tam Pan Sławek pięknie przygotowuje i tutaj zaczynamy działać. No obejrzmy i przeczytajmy sobie. O, tyle. A dzisiaj będzie książka taka. Ojciec Pio, właśnie Józef Pio znowu komentuje właśnie to. I on mówi tak. Stanowczo potwierdzam, że Ojciec Pio korzystał z niezwykłej pomocy aniołów. Nawet w nadprzyrodzonym porządku dusza musi być w jakiś sposób powiadamiana. Czy anioł stróż pełnił rolę informatora Ojca Pio? Nie wiem. Jak to działało? Nie wiem, jak to działało, lecz mogę powiedzieć, że to zdawało egzamin. Wiem, że Ojciec Pio był w wielkiej zażyłości z aniołami. To piękne jest po prostu, właśnie jak Ojciec Pio nie był ze swoim tylko aniołem, tylko z aniołami. To trzeba właśnie modlić się do aniołów. Aniołowie bardzo, bardzo nam pomagają w życiu. My często nie dostrzegamy. Tak delikatnie działają po prostu. Pewnego razu zgłosiła się do niego jakaś kobieta i zaraz na wstępie zadała pytanie. Czy mój anioł stróż rzeczywiście przyszedł do ciebie? Ty też możesz posłać anioła stróża do nieba. Anioł stróż, pójdź tam do Ojca Pio, podziękuj mu za coś, czy tam tego. Tak, pewnie. Czy tam do Matki Bożej można posłać swojego anioła? A on tak odpowiada Ojciec Pio. Twój anioł stróż jest bardziej sumienny niż ty. O, odpowiedział Ojciec Pio. Twój anioł stróż jest bardziej sumienny niż ty. On przyszedł konkretnie po prostu. Ojciec Dominik Meyer, amerykański kapucyn, kapłan, doktor teologii, przez 12 lat sekretarz Ojca Pio, na początku nie wierzył w sprawę anioła stróża. Ojca Pio, chociaż słyszał różne relacje. To jest ciekawe właśnie. Wielu ludzi też mówi, zabobony jakieś, bzdury. A ileż tu świadków przecież już jest po prostu. Tego się zliczyć nie da. Pewnego ranka zobaczył, że Ojciec Pio jest wyraźnie zmęczony. Spytał go, czy źle spałeś tej nocy? Ojciec Pio odpowiedział, aniołowie, stróżowie nie dawali mi spać przez całą noc. Krążyli tam i z powrotem, przynosząc jedną wiadomość po drugiej. Jeju, ale to pięknie z takimi ludźmi przybywać, z takimi osobami. Bo aniołowie to są osoby, więc zawsze nie jesteś sam. I to też ja czasem z panem Fernando jadę obiad, mówię, w piątkę jesteśmy. Mój jest anioł stróż siedziby, twój anioł stróż, mój anioł stróż, no i my sami, no to 5 osób od razu. I super, jest z kim rozmawiać. Oczekiwałeś, jak ojciec Pio tutaj krążyli tam i z powrotem. Ojciec Dominik, mój Boże, słyszałem to od niego i muszę dać wiarę jego słowom. To był taki sceptyk ogromny, ten Dominik. On powiedział, że ojciec Pio jest w naszych czasach człowiekiem zadziwiającym. I to prawda jest, no. Pewnego dnia kobieta mieszkająca w San Giovanni Rotondo wybrała się w podróż do Rzymu. Miała zwyczaj przychodzić wraz z grupą ludzi pod okno Ojca Pio, by po jego wieczornym błogosławieństwie zobaczyć, jak macha białą chusteczką na dobranoc. I dobrze, patrzyła się, jak macha Ojciec Pio ten, na dobranoc po prostu. Z powodu wyjazdu nie była obecna pod oknem Ojca Pio. Tego wieczoru Ojciec Pio otworzył jak zwykle okno i udzielił błogosławieństwa. Następnie się zatrzymał.
Stałem tuż obok niego. Widziałem, że patrzy i słucha kogoś stojącego wprost przed nim, kogo ja nie dostrzegałem. Potem odwrócił się do mnie i zapytał, gdzie jest dzisiaj Marta Gemysz? To była wzruszająca scena, więc ona posłała anioła do niego. I zaraz ciekawe, będzie dowód na to. Gdy Marta wróciła z podróży, chciałem się upewnić i zapytała ją. Przysłałaś swojego anioła stróża do ojca Pio, kiedy wyjechałaś, prawda? Tak, odpowiedziała. Wysłała swojego anioła stróża po wieczornym błogosławieństwie, w którym nie mogła uczestniczyć, tylko ojciec Pio znał szczegóły tego wydarzenia. Ale to jest piękne po prostu. Ja nie wiedziałem, że to takie była po prostu zażyła relacja ojca Pio z tymi aniołami. Piękne, piękne. Wiadomo, że ludzi odwiedzało ojca Pio każdego dnia. Ile ludzi? Każdego roku. A on powiedział kiedyś, że więcej dusz zmarłych przychodzi przed klasztor niż żyjących. A to nawet, że zmarłych więcej przychodzi. Ale to musi być no, też piękne takie po prostu. Piękne, jak oni prosili tam o modlitwę o jego. I my się módlmy za tych zmarłych, za tych zmarłych. Niesłychane są te relacje o duszach zmarłych. Pewnego dnia samochód z trzema czy czterema kapucynami uległ katastrofie w północnej Włoszech i wszyscy zginęli. Kapucyni w San Giovanni Rotondo powiadomili o tym ojca Pio i prosili go o modlitwę. Lecz z jego relacji wynikało, że on już wiedział o ich śmierci i widział ich tamtej nocy. A to jest piękne, bo jak masz nabożeństwo ojca Pio, kochasz go, będzie przy tobie przy śmierci. Będzie nie dlatego, że to ja tutaj daję ci jakąś, nie wiem, tam umowę marketingową czy jakoś tego, po prostu on cię będzie kochał twoją duszę, będzie chciał ciebie zbawić, będzie chciał tobie pomóc w zbawieniu. Czemu miałby obok ciebie nie być, jak będziesz umierał? I ojciec Pio tam był przy nich pewnie. Nie wiem, czy tego, czy może oni go później powiadomili, zaraz zobaczymy w sumie. Kiedy Kościół zniósł kilka odpustów, ojciec Pio oniemiał. Jak ważne było dla ojca Pio odpusty. Taka piękna pobożność. Powiedział wówczas, kto teraz będzie myślał o świętych duszach? Módlcie się bardzo za nie. Sam prowadził z nimi częste rozmowy. Jestem całkowicie pewny, że niektórym zmarłym osobom pozwolono pójść do ojca Pio i prosić o łaski dla ich rodzin. A ciekawe, jak oni prosili, stawiali się za tego. Więc piękny. Miał szczególne nabożeństwo do Eucharystii, do Matki Bożej oraz do świętego Józefa, do którego modlił się codziennie, zwłaszcza w ostatnich miesiącach swego życia. To jest ważne. Powiedział, że chciałby mieć obraz świętego Józefa. Postawiliśmy więc wizerunek świętego na werandzie, tak jak ojciec Pio prosił. Przez 2 lub 3 miesiące przed śmiercią każdego dnia o godzinie 4 zatrzymywał się przed tym obrazem. Wtedy nie zdawaliśmy sobie sprawy, że modlił się o dobrą śmierć. Chwila przed śmiercią zaczyna konsekwencje się wody się o duszy. I popatrz kto, ojciec Pio, który był mistykiem, który miał takie rzeczy. A to co, my też nie powinniśmy modlić tyle co on? Trzeba. Nigdy modlitwy za mało. Czasem jest taka pokusa wręcz, że będę się mniej modlił, ale dobrze. Ale to jest ryzykowne, bo później można przecież dojść do momentu, w którym się prawie człowiek nie modli. Chce się dobrze modlić. I de facto się nie modli dobrze. Miał również nabożeństwo ojciec Pio do innych świętych. Ulubiony był święty Franciszek z Asyżu, którego bardzo często spotykał w swoich widzeniach. Z wielką żartobliwością modlił się również do... Żarliwością, przepraszam. Modlił się również do świętego Dominika i świętej Katarzyny ze Sieny. Z powodu ich nabożeństwa do Matki Bożej Różańcowej rozpoczynał swoje listy inicjałami JMJDFC, które odczytujemy jako Jezus, Maryja, Józef, Dominik, Franciszek, Klara, bądź jak niektórzy sądzą, Katarzyna ze Sieny. Modli się też każdego dnia za papieża. Ojciec Pellegrino, który opiekował się ojcem Pio w nocy, mówił, że wstawał o godzinie 2 nad ranem, a następnie siadał na swoim krześle. Lampa musiała być nakryta, ponieważ światło drażniło jego oczy. A nakrycie musiało być tak ułożone, aby promień światła padał na zdjęcie papieża, które stało zawsze na jego biurku. Gdy promień światła nie był skierowany na to zdjęcie, ale na zegar, nie był zadowolony. Modlitwą za ojca świętego rozpoczynał dzień. I to jest piękne, właśnie pokazuje, jak ojciec Pio też tak kochał papiestwo, kochał Kościół. Ten Kościół założony przez Pana Jezusa.
Teraz może zapominasz o tym, ale to Pan Jezus założył Kościół katolicki. Oczywiście rozwijała się ta tradycja, całość, ale pierwszy moment i dał ten prawo temu właśnie świętemu Piotrowi. Tutaj prymat ma święty Piotr w niebie nawet, jak to już ostatnio mówiliśmy sobie, że tam jeden prawnik był w niebie, co chciał tam z tego. Również wielki szacunek, przywiązanie miał dla zwyczaju zakonnego ojciec Pio. Był ze starej szkoły, według której bracia nosili nocne habity zamiast piżam. Kiedy gwardia udzielał mu dyspensy do noszenia nocnego habitu, ojciec Pio płakał, chciał w nim umrzeć. Przed śmiercią jeszcze wstał i się przebrał. Następnie tak ubrany usiadł na werandzie i wiedział bardzo dobrze, że koniec nadchodzi. Umarł odziany w kapucyński habit. Ojciec Pio nie przyjmował księży, którzy przychodzili do niego bez habitu lub sutanny. Odsyłał ich do swojego konfesjonału. Mówił, załóż habit i wróć, a ja wysłucham twojej spowiedzi. A oni byli zachwyceni faktem, że rozpoznał ich stan duchowny. Ciekawe, jak ten stan duchowny promieniuje, jak to piękne właśnie widzieć kapłana w sutannie. Ileż to często dzisiaj to jest, no po prostu, no takie też, idzie kapłan w sutannie, a tu na niego wydzierają się. I na ojca Pio się darli, szatany się darły. Więc nie dziwota, że i na innych kapłanów, bo nienawidzą kapłaństwa właśnie. Piękny właśnie widać kapłan, idzie w sutannie, czyli seminarzyści. To, jak to pięknie tak wygląda. No. Ojca Pio można porównać do drzwi, które otwierają się na nowe życie w wierze. To jest piękne po prostu. Otwieramy się na życie w wierze. Taka, on tak świadczył o tej wierze. Tak świadczył tym życiem po prostu. O tych prawdach katolickich po prostu. Że to jest niemożliwe. Ilu z protestantów się nawróciło? I tych schizmatyków też biednych. No. Wszyscy się ponawracali. Znaczy nie wszyscy, ale nawracali się tacy. No. Odsłaniają ludziom religię, to życie w wierze, który prowadzi do pokoju w duszach ludzkich i do wiecznego zbawienia. Czyli to nowe życie w wierze otwiera w pokój w duszach ludzkich. To jest prawda, po prostu, bo wtedy zaczynam żyć tak, jak Bóg chce. Tak, jaki cel ci Pan Bóg dał konkretnie, a nie mój cel. Można napisać ostatniego rozdziału ojcu Pio, lecz trzeba wielkiej wiary z naszej strony, by uwierzyć w te jego czyny, które zostały opisane. Jego Sangiovanni Rotondo rozrasta się, stało się prawdziwym miastem. Ojciec Pio nigdy nie będzie postawioną na półce figurką, na której będzie osiadał kurz. Kiedyś powiedział zaskakujące zdanie. Pewnego dnia ludzie będą wątpić w to, że istniałem. Przypuszczam, że w czasach Antychrysta będą próbowali wymazać z ludzkiej świadomości jego postać, mimo że jest tak pełnym życia, autentycznym człowiekiem naszego czasu, co zostało historycznie i naukowo udokumentowane i sfotografowane. Dla wielu ludzi spotkanie z nim ukazało drogę do zbawienia wiecznego. Niektórzy sądzili, że sami nie mogą dotrzeć blisko Pana Boga, ale mogą się do Niego zbliżyć przez Ojca Pio. Tego nikt i nigdy nie będzie w stanie powstrzymać. Fakt, że ojciec Pio nie żyje, niczego nie zmienił. Dowodem na to są tysiące przybywających do Sangiovanni Rotondo ludzi. Oni wszyscy nie mogą być fanatykami lub turystami. Nigdy zatem nie rozstaniemy się z ojcem Pio, aż do końca świata. I to jest niezwykłe, straszne po prostu. Dojdą czasy, kiedy ludzie będą myśleć, że to jakieś bajki były. Jak to nie mówi, że to bajki były? Przecież to są takie świadectwa ludzi po prostu. I uzdrowieni, i nawróceni. Teraz dodam kilka słów na temat mistycyzmu ojca Pio. Jego epistolary, ostatnio opublikowane w różnych językach, ukazuje go jako wielkiego mistyka, z czego dotąd jakby nie zdawaliśmy sobie sprawy. Byliśmy przekonani, że był wielkim świętym, lecz nigdy nie podejrzewaliśmy, że może być wielkim mistykiem. Osobiście uważam, że był największym mistykiem w historii Kościoła. Gdy tylko listy ojca Pio zostały opublikowane, ojciec Bernardino, postulator generalny zakonu kapucynów, przyniósł ich egzemplarz karmelicie ojcu Vittorio, który jest jednym z najznakomitszych autorytetów w dziedzinie mistyki na świecie. Ojciec Vittorio przeczytał tę książkę i był po prostu zdumiony. Spotkał ojca Pio, nawet po jego śmierci, to znaleźć niebo, ponieważ ono jest ostatecznym celem, do którego ojciec Pio nas zaprowadzi.
Tam Ciebie chce Ojciec Pio zaprowadzić, żeś tam z tymi aniołami był, i z swoim aniołem służył i co tam robił? Boga wielbił. Dlatego trzeba też właśnie dobro czynić, bo to wtedy prowadzi nas do Pana Boga. Nigdy nie spotkałem człowieka, który byłby obojętny na dźwięk Jego imienia. Ludzie albo Go nienawidzą, albo Go kochają. Nienawidzą Go, ponieważ uważają to wszystko za wielkie oszustwo. To wszystko jest jakimś hokus pokus. Wynośmy się stąd. Albo pozostają zdumieni i zafascynowani Jego osobą. I to jest prawda. Ja powiem tak, robi coś dla Ojca Pio, to po prostu się dzieją cuda. I to już, ja myślę, no to już jest rok, kiedy tutaj jest ten kanał. Ojciec Pio, no, dał taki znak. Masz robić to. Przez przełożonych dał taki znak. Trzeba w końcu nagrać ten odcinek o tych, no, jak to jest, dlaczego to się nagrywa ten kanał. I co ważne, słuchajcie, zostawiajcie intencje swoich. Za co dziękujecie Ojcu Pio? Za co go prosicie? O co go prosicie? One będą włączone w intencje najbliższej mszy świętej o łaski za wstawiennictwem Ojca Pio. Ciekawe, mam nadzieję, że tutaj ksiądz Michał nam odpowie i będzie pięknie, będzie taka dodatkowa msza dla nas odprawi 27 chyba to będzie, we środę, w rocznicę stygmatu, otrzymania stygmatów przez Ojca Pio. W rocznicę, piękna rocznica, piękna sprawa, no bo nie stygmatów, przepraszam, rocznicę profesji zakonnej Ojca Pio. Piękna sprawa po prostu, piękna, więc zostawiajcie, aby właśnie te komentarze sobie tam, że wejdą w tą mszę świętą, przecież nieskończone łaski otrzymamy, są z tej mszy świętej. No i co dalej? Pomóżcie się za tego biednego grzesznika, co to nagrywa, bo wieczory jestem. Sława Maria. Słuchajcie, zapomniałem powiedzieć. Ja miałem ogromny problem, żeby nagrać ten odcinek. Niezwykłe wręcz, po prostu mi się plik skasował. W ogóle ta cała seria z Josephem Piusem. Dwukrotnie mi po prostu filmy się albo nie nagrały, albo były problemy z plikami. Bardzo ciekawe. No nie ciekawe, ale właśnie widać, jak tutaj Ojciec Pio i pokazuje, że to on prowadzi, a nie to Stasiu. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi e